Dlaczego grały w serię Gothic? Nie wiem, ja nie grałem 5 lat. Reklama! Widzowie, szybka reklamka, najtańsze giereczki oczywiście na Eneba. Ja już pokazuję co i jak, tylko na start, pierwszy link z opisu, zachęcam do używania. Wtedy Eneba wie, że jesteście ode mnie, dzięki, że używacie, współpraca nadal trwa. Mam nadzieję, że będzie trwała dalej. Dzięki, że używacie już tyle czasu i co, idziemy na Enebę bez przedłużania, pokazuję już co i jak. Pyk, jesteśmy na Enebie i teraz tak, wejdź, lol, enter, tu masz, jak się wczyta, o, rzeczy do ligi. I tu główna strona, możesz sobie zobaczyć, tu są polecane dla ciebie Trending Games, no niestety lordcy, nie patrz po prostu na nie, ale inne gierki oczywiście warto, ale najlepiej, o, co to jest to ładowanie, nie wiem, gry, Steam gry, o, to jest najważniejsza rzecz tutaj i tu masz giereczki, co, no, do aktywacji na Steamie, nie, o, God of War kosztuje 8 dyszek już, ale ładnie cena spadła, pamiętam jak za 140 kupowałem, ale to było... Jeszcze przed Ragnarokiem. I dobra, co tu jeszcze masz? To co, no, najlepiej sam se przejrzyj. Jak może coś znajdziesz dla siebie, bo ja nie wiem, co ty chcesz, widzów, tak? Ja to bym, o, Postal 2, giereczka dla mnie, wiesz o co chodzi? Dla dziadka, o, Batmanik, o, rozumiesz, o, Mortal Kombat? Jakieś nowe? Pewnie nie. Coś tam chyba nowego wyszło. Nie wiem nawet. W Mortal Kombat to ja na PS2 ostatnio grałem. O, Quarry. Fajne też giereczka na kanale jest. O, Alex 1. Droższy niż dwójka. No way. Czyli tak jak myślałem. Dwójka to po prostu sraka. Ale można kupić 18 zł, a może... Będziesz się bawił w miarę, no. 18 zł można rzucić, rozumiesz, i przetestować. Chociaż chyba już lepiej ta jedynka, lepsze ma oceny. A to tylko 2 zł więcej. No co, wejdź sobie widzu, przejrzyj, może coś znajdziesz, jak nie masz co grać. Liga cię znudziła, nie wiem, Minecraft, Roblox cię już znudziły, bo już grasz po 10 godzin. Może sobie coś znajdziesz nowego. Ja zachęcam, pierwszy link w opisie. Wybierz sobie co chcesz i dzięki, że używacie Eneby ode mnie. Serduszko dla was. Oglądajcie sobie film dalej. Kiwicowie, bo to dzięki wam jest partner. Kocham was. Siema. To gra, która dla wielu z nas w dzieciństwie odegrała kluczową rolę. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym, dlaczego po ponad 20 latach ochoczo sięgamy po gry z tej serii. Ja jestem Gikeusz i zapraszam was na dzisiejszy materiał. Właśnie mam nadzieję, że zmiażdży Gothica, nie? W tym filmie. Trzeba zniszczyć ten kult. Dzisiejszy film podzieliłem na kilka segmentów. Zaczniemy najpierw od statystyk z zewnętrznej strony SteamDB, na której można sprawdzić, ile aktualnie osób gra w dane tytuły. Ty, ile ludzi gra w Gothica? Statystyki jak Gothica, to wszyscy schomikuj. Potem przejdziemy przez ankietę, którą zrobiłem na karcie społeczności, a na końcu omówię poszczególne elementy wpływające na to, że dla mnie ta seria gier jest tak bardzo wyjątkowa. Chciałbym jeszcze was prosić o zostawienie ocenki po obejrzeniu oraz napisanie jakiegoś fajnego komentarza w celu poszerzenia zasięgu tego filmu. Bez zbędnego przedłużania przechodzimy do właściwej części materiału. Też prawda. Płytki masz? Z ciekawości, na potrzeby tego tematu postanowiłem sprawdzić, jak wyglądają statystyki serii Gothic na Steamie, jeśli chodzi o ilość aktywnych graczy. Pamiętajcie, że te statystyki nie do końca mogą to dobrze obrazować, ponieważ wiele osób gra w Gothica poza platformą Steam. Mimo wszystko, czymś musiałem się posiłkować. Jeśli chodzi o pierwszą odsłonę, to w chwili, w której zabieram się za nagrywanie tego filmu, w Gothica 1 gra około 400 osób. Ty więcej niż Concorda, no. W ostatnim czasie największy pik grających jednocześnie wynosił 942 osoby. Było to 11 sierpnia w niedzielę, czyli stosunkowo niedawno. Czy to... To jest pik wszechczasów Gothica? No niby stara gra i wszyscy schomikuj, mówiłem. Było to 11 sierpnia w niedzielę, czyli stosunkowo niedawno. Czy to dużo? Moim zdaniem jest całkiem nieźle, ale tak jak wiem, mówiłem, oglądaliśmy wielu z nas gra poza platformą to. I pobiera przeróżne filmik. Modyfikacje, więc ta liczba może się trochę różnić. Pamiętajmy, że remake pierwszej odsłony może znacząco wpłynąć na zwiększenie zainteresowania oryginałem, nawet jeśli będzie on niewypałem. Widzowie, jaki będzie peak Gothic Remaster, czy tam remake, peak graczy? 10k myślicie, że będzie? W sumie ciekawa. 100k? Nie ma bata, że 100k. Jak będzie 10k szczerze, to będzie dużo. Tak myślę. Milion.
Nie no, 10K max, 10K max. Drugiej odsłony wypada to zdecydowanie nie no, lepiej. Stokamy się, aktualnie jest około 1000 grających, a taki największy pik w ostatnim ty, czasie dobra, był 18 zoba. Sierpnia i wtedy grało około 1500 Nockruka. Osób jednocześnie. Uważam, że to naprawdę fajne liczby, 20K? Biorąc pod uwagę inne starsze tytuły, chociażby Wiedźmina 1, no, w którego aktualnie gra około 700 osób, czy takiego Morrowinda, który jest z tego samego roku co Gothic 2, a aktualnie grają w niego około 504 osoby. Sytuacja trzeciej odsłony jest trochę podobna jak w przypadku pierwszej, bo aktualnie gra około 400 osób, a największy pik wynosił 915. Nie no, ale 20-30k myślicie będzie aż tego tiku? Tu nie ma co się dziwić, Gothic 3 jest jaki jest, wiele osób negatywnie na niego patrzy, a z tego co pamiętam to trzeba było się nieźle natrudzić, żeby w niego móc spokojnie grać na Steamie. Przynajmniej w moim przypadku było ciekawie, co bo mi na przykład mody? Nie działały klawisze ruchu, bo był potrzebny jakiś patch. Mogłem poruszać się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wykonywałem ataki. Tak wszyscy to prezentuje się, jeśli chodzi o statystyki grać. Z platformy Steamowej. Przejdźmy teraz do omówienia ankiety, o którą robiłem na karcie rekord społeczności. Steama, a nie tylko Gothica. Na wstępie dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w ankiecie. Zadałem wam pytanie, dlaczego po 20 sentiment. Latach gramy o. w Gothic, mając oczywiście na uwadze tyle współczesnych zgadzam tytułów. Się. Podałem od siebie kilka propozycji i dałem możliwość zaznaczenia opcji inne, gdzie mogliście napisać wasze sugestie. Najwięcej osób zaznaczyło sentyment, potem gameplay, swoboda i inne. Jeśli chodzi o wasze komentarze, to na przykład Darwinek.pl pisze, że ceni sobie bardzo dubbing, system rozwoju postaci i przede wszystkim wyskakujące na ekranie cyferki z expem. Tutaj oczywiście mogę zgodzić się z tym komentarzem. Dubbing w serii Gothic, przynajmniej w dwóch pierwszych odsłonach, jest niesamowity. Jeśli chodzi o elementy gameplayu, expienie, to faktycznie konstrukcja gry, w której jesteśmy totalnym zerem, a z czasem progresujemy no, likwidując potwory, robiąc akurat. Przeróżne zadania, co daje nam dużo, dużo satysfakcji. Pisaliście też o klimacie surowego i wymagającego świata i to też prawda, bo gra nie prowadzi nas za rękę, tylko sami musimy wszystkiego szukać. Między innymi dlatego też spodobał mi się inny komentarz, że eksploracja niszczy każdy współczesny otwarty świat, typu chodzenie ze strzałkami do markera na mapie. Za to osobiście zawsze ceniłem serię Gothic, że faktycznie musimy postarać się i wykazać dobrą znajomością mapy, żeby gdzieś dotrzeć. Inni pisali też coś o nostalgii, przyzwyczajeniu oraz o innych aspektach, które wyświetlają wam się teraz na ekranie. Niestety nie mogę odnieść się do wszystkich komentarzy, bo trochę ich było, a film trwałby za długo. Cieszę się z wyniku tej ankiety oraz z waszych propozycji, bo miło poczytać, że ta kultowa gra wprawia nas w takie emocje i po tylu latach doceniamy takie szczegóły, które we współczesnych tytułach są bardziej uproszczone. Bez moda na speeda, nie podchodź. To już padało w ankiecie, ale oczywiście no, na mojej liście nie może ale tego też zabraknąć. By mi ciężko było. To właśnie przez sentyment najczęściej wracam do tej serii gier. Pamiętam pierwszy raz, gdy tata kupił mi gazetkę z płytką w kiosku. Bus było na driver. Niej kilka gier, dwie pełne wersje i kilka demo. Gothic 2 oczywiście był w pełnej wersji i za dzieciaka cały czas pamiętam emocje, jakie mi towarzyszyły, kiedy po raz pierwszy odpalał się soundtrack w wieży Xardasa. Dodatkowo nie zapomnę nigdy różnych okresów z mojego młodego legal, życia, ale... przy których towarzyszył mi Gothic. Czy to jakieś święta, wyjazdy, czy jakieś inne szkoda, sytuacje, które szkoda, kojarzą czas. Mi się z tą grą. Myślę, że gra w pewnym sensie jak jest ludzie mi dla już mnie... wciskali do Wiedźmina jedynki ten mod, żebym go wpieprzył. Jakoś przeszedłem, nie? Ale no... raz jak przejdziesz, drugi raz to już... przyzwyczajeniem. Poza tym, że prowadzę kanał o całej serii i muszę nagrywać różne ujęcia do filmów, to lubię sobie prywatnie w niego pograć, poza kamerami. Cała rozgrywka jest dla mnie podróżą w moje wspomnienia, gdzie nawet grając na serwerach z Gothic Multiplayer, były momenty, które robiłem do dzisiaj wspominam wystarczy. I wywołują we mnie jakieś większe emocje. Myślę, że tutaj każdy z was mógłby dołożyć cegiełkę do tego, co wam powiedziałem, więc jeśli no chcecie, zagram w to możecie pochwalić się tym w komentarzu. No nie wiem, kiedy mam. Kolejna pozycja uważam, że bardzo istotna. Gameplay, który w Gothicu jest bardzo charakterystyczny. Typowe od zera do bohatera, gdzie mamy świat pełen różnych znajdziek, przeciwników, postaci itd. Przez wielu gameplay jest określany mianem drewnianego, z czym oczywiście większość z nas może się zgodzić. Tylko, że najlepsze jest to, że tak naprawdę ten drewniany gameplay daje nam najwięcej możliwości, jeśli chodzi o budowanie postaci i zabawę. W skład tego segmentu wchodzi też ekspienie postaci, które uważam, że jest bardzo satysfakcjonujące. Co rozdział pojawiają się nowi przeciwnicy, których możemy likwidować. Nie wspominając nawet o tym, że w zwykłych dialogach, jak mamy możliwość otrzymania 10 punktów doświadczenia, to już cieszy to nasze oko.
Poza tymi aspektami mamy też rozwój postaci, który jest bardzo prosty, ale skuteczny. Mamy możliwość walki bronią białą, która dzieli się na broni jednoręczną i dwuręczną, a każda z nich ma różne plusy i minusy. Broń jednoręczna jest szybsza, ale zadaje mniej obrażeń, a broń dwuręczna jest wolniejsza, ale zadaje więcej obrażeń. Dla urozmaicenia mamy też magię, która uważam, że mimo wszystko jest dobrze zrobiona, bo daje nam szerokie pole manewru. Możemy iść pod magię przywołania, pod zwykłe jeszcze ważniejsze niż przyspieszenie chodzenia, albo jakieś inne czary obszarowe. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Warto też wspomnieć o broni dystansowej, która może urozmaicić build naszej postaci. Poza walką zbieranie ogromnej ilości roślin, bibelotów, których nawet nie będziemy musieli nigdy wykorzystać, daje mi ogromną satysfakcję. A wy jak postrzegacie gameplay naszych starych, poczciwych gotików? Wieśku, cieszysz się jak dostaniesz 4 expa? Postanowiłem również wspomnieć o modyfikacjach, dzięki którym ta gra cały czas żyje. Jedne większe, drugie mniejsze, ale każde dokładające coś od siebie do tej pięknej serii. Ja mógł pokazać pik jeszcze graczy tej. Czekaj, a Archolos nie miało osobnego licznika graczy widzowie przypadkiem? Pytanie, ile miało pik Archolos? Gothic Kroniki Myrtany Steam. To jak zobaczyć pik graczy w to widzowie? O. Ty no, 10k miało. To jest najnowszy Gothic, jaki wyszedł. 10k to... Nie, to nie ma bata, że 30k graczy będzie Gothic Remaster w dupę. Ja nie wiem, no a to było za darmo. Przecież. Nie no, w dupę, ty, 100k będzie go... Nie no, serio, jak będzie 100k w remaster, to... No nie wierzę w to, no. Nie wierzę, że będzie 30k. Dowód na to, że jesteś PDF-em. Posłuchaj. Nie klikam w wirusy, tak? Ale chętnie zobaczę dowody, jak pokażesz normalnie. Luj, klikam w to. Będzie mi tańczył papież po ekranie. Pokaż. Nie, no dobra, pokazuję widzom, muszę wam się do czegoś przyznać. Już nic nie mam do ukrycia. Wszystko już wiecie. Wszystko już wiecie. Powstają nowe projekty. Ogromną cegiełkę dołożyły również Kroniki Myrtany Archolos, które moim zdaniem wycisnęły z silnika Gothica Maximum. Nawet w chwili obecnej strona Kronik na Steamie ma więcej opinii niż oryginalny Gothic 2. Świadczy to o dużej popularności projektu, jaki też bardzo naszej było, polskiej... w sumie było, jak ta Gothica, jak wyszło to Archolos. Raczej, czy remaster to przebije? Jak już widzę, wiadomo, że będzie gorszy, nie wiem. ...moderskiej. Oprócz Kronik jest też wiele innych modyfikacji, które ulepszają podstawową rozgrywkę, bo dodają różne usprawnienia, które twórcy pominęli w oryginale. Mam na myśli chociażby rozbudowanie świata, wątków fabularnych, dodawanie nowych frakcji, klas postaci, przeciwników i wiele innych. Poza modami fabularnymi są jeszcze uniony, które przyspieszają naszą rozgrywkę i czynią ją wygodniejszą poprzez szybsze smażenie mięsa, przyspieszenie czasu, quick loot i tak dalej, i tak dalej. To wszystko od wielu lat przedłuża żywotność tej gry i sprawia, że chcemy doświadczać tych nowości. Jestem pewien, że nawet jeśli Gothic Remake odniesie jakiś sukces, to i tak wszyscy będziemy Steamem wracać do oryginalnych odsłon. Myślę też, że ludzie będą czekać czemu na jakieś dużo? Inne przecież fanowskie dodatki, było na które Steama aktualnie stawione. Są w fazie produkcji. Bazowo. Swoją drogą, na premiery jakich modów czekacie aktualnie? Może ktoś grał, no ale... 15 gra posiada niesamowity klimat, w skład którego wchodzą fabuła, muzyka, dubbing, lokacje oraz całe otoczenie. Uważam, że pomimo dziurawego lore, przedstawienie wątku wojny pomiędzy orkami a ludźmi jest bardzo dobre. Szczególnie bardzo podobał mi się moment, kiedy w drugiej odsłonie wracamy z powrotem do Górniczej Doliny i widzimy, jak bardzo to miejsce się zmieniło. Wszędzie jest ponuro ale to i jest fajne, no. A zagrożenie w postaci orków dodaje obaw i adrenaliny. Ambienty i muzyka robią tutaj niesamowitą robotę. Tak na dobrą sprawę, każde z miejsc ma swój unikalny klimat i jest spore rozróżnienie między lokacjami. Raz mamy ponurą Górniczą Dolinę, a raz mamy słoneczny Jarkendar. Wisienką na torcie są przeróżne świątynie i jaskinie, które zachęcają nas do dalszej eksploracji. Jeśli chodzi o muzykę, to nie muszę chyba tutaj za dużo mówić. Wszystkie utwory z każdej odsłony skomponowane przez Kaja Rosenkranza to po prostu majstersztyk. Żałuję, że nie spotkałem go na Gamescomie, bo chciałem zamienić z nim kilka słów.
Jeśli chodzi o aktorów, którzy podkładali głosy we wszystkich trzech odsłonach, odwalili kawał dobrej roboty. Założę no, się, że to teraz klasyk, większość nie. Was żartobliwie wypowiada wiele... Dzięki Notwi za suba dla ptaków, witam, ptaku. ...tekstów z gry do sytuacji życia codziennego. Można tutaj wymieniać i wymieniać, ale teraz wy pochwalcie się, co wam zapadło w pamięć z takich elementów klimatycznych dla serii Gothic. Chyba wszystko wymienił, nie? Te najważniejsze rzeczy. Wspomnę o tym, że różnej maści youtuberzy i streamerzy odgrywają kluczową rolę w przedłużaniu żywotności tej gry. Nie zliczę, ile razy pod moimi filmami widziałem komentarze typu no i namówił znowu na Gothiczka. Poza mną jest wiele innych twórców, którzy akurat wpisali się w historię. Gothic prawdziwej historii chyba nie muszę wam przedstawiać. Legendarna maszynima, do której wielu z nas powraca i ogląda z uśmiechem na twarzy. Poza innymi świetnymi maszynimami było też wiele past, przeróbek, teorii spiskowych, które przedłużają żywotność tej gry. Między innymi przez to, że lore Gothica jest tak dziurawe, takie kanały jak mój mogą sobie gdybać i rozmawiać na tematy, które są wręcz momentami absurdalne. Streamerzy Dzieci w Gothiku. Gdybać i rozmawiać na tematy, które są wręcz moment... Samice orków Gothic. Co to w dupę jest? Sami absurdalne. Dzieci w Gothiku. Dlaczego nie ma dzieci w Gothiku, ty? Boxdel ulubiony filmik. Streamerzy angażując widzów i wymyślając różne challenge motywują graczy do próbowania swoich sił w speedrunach i innych wyzwaniach, które są po prostu ciekawe. Uważam po prostu, że YouTube od zawsze odgrywał kluczową rolę w zachęcaniu nas do odpalania Gothica i dzięki niemu nasza społeczność obecnie wygląda jak wygląda. Docieramy powoli do końca tego filmu. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to napiszcie, że Gothic to gra na wieki, a ja przypnę wam serduszko. Dodatkowo nie zapomnijcie zostawić oceny po obejrzeniu oraz zostawcie suba, aby być na bieżąco z tym, co się dzieje tutaj na kanale. Nie będę więcej przedłużał, dziękuję wszystkim za uwagę, trzymajcie się ciepło. Napis modlitwę do Boga, którego wybrałeś. Beliara i nosa, Danosa. Widzu, ja przypnę ci serduszko. Ok. I do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć! Co? Cicho mikrofon? Co ty opowiadasz? Przecież git jest. Dobra, nic się nie dowiedzieliśmy. Poza tym, co każdy wiedział. Moim zdaniem ludzie są za bardzo skrajni w stronę Gothica, albo mówią, że jest stary, gówniany i nie da się w niego grać, albo w niego grają milion razy. No mówiłem ci, że tak jest przecież, ale to jest normalne, no. To jest Gothic. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...